Cześć, tu Aga. Zapraszam Ciebie na praktykę jogi yin, która idealnie nadaje się, kiedy wrócisz z pracy, aby Ciebie zregenerować i odprężyć. Usiądź wygodnie. Możesz do swojej praktyki wykorzystywać klocki lub poduszki. I pierwsza pozycja jest to pozycja motyla. Postaw stopy razem. Jeżeli chcesz, właśnie teraz możesz wykorzystać klocek i połóż jeden lub dwa klocki między stopami. Twoje plecy niech będą zaokrąglone i oprzyj swoje czoło o klocki. Odpręż swoje ciało. Pozwól, aby wszystkie troski i zmartwienia, które skumulowane są w biodrach, odpłynęły. Pozostań w tej pozycji. Jeżeli chcesz, możesz też używać tylko jednego klocka, po jakimś czasie możesz zdjąć klocki. I w tej pozycji skup się na swoim oddechu. Tak, aby Twoje ciało głęboko odpuszczało. Być może jakieś myśli przychodzą, zmartwienia. Przyjmij je, daj im nazwę i pozwól odpłynąć. Odpuść. Pozwól, aby cały Twój system odpuścił. Jeżeli czujesz się gotowa, Twoje ciało na to Ci pozwala, możesz też obniżyć klocek jeszcze bardziej. Możesz też wykonać tę pozycję zupełnie bez klocka. Posłuchaj, co jest najlepsze dla Ciebie, dla Twojego ciała. I weź jeszcze jeden głęboki wdech i wydech. Delikatnie przygotuj się do wyjścia z pozycji. Możesz to zrobić wolniej. Połóż ręce, dłonie z tyłu. Otwórz klatkę piersiową, weź kilka wdechów, wydechów. Możesz też delikatnie wachlować nogami, aby odprężyć biodra. Przy następnej pozycji usiądź z boku, znowu już możesz mieć przygotowane klocki. Jeżeli jest to możliwe, zawiń Twoją lewą nogę w tył. Możesz zacząć od pozycji siedzącej, możesz obniżyć się na przedramiona lub jeżeli ciało Ci na to pozwoli, połóż się na plecy. Twoja prawa noga może być zgięta w kolanie lub, jeżeli jest to ok, możesz ją wyprostować. I pozostań w tej pozycji. Tak jak wcześniej, pozwól, aby Twoje ciało odprężyło się. Myśli odpłynęły. Z niczym nie musisz walczyć. Obserwuj i powoli pozwól im odpłynąć.
Weź głęboki wdech i wydech. I delikatnie przygotuj się do wyjścia z pozycji. Delikatnie krok po kroku usiądź, wyprostuj nogę i zmień na drugą. Twoją prawą nogę zawijamy teraz. Lewe kolano może być w górze i znowuż może być w siadzie, możesz w półprzysiadzie lub połóż się. I twoja lewa noga może być wyprostowana, jeżeli tak jest ci przyjemniej. Pozostań, obserwuj. Jak się teraz czujesz? Jak ci jest? Weź głęboki wdech i wydech, delikatnie wyjdź z pozycji. Wyprostuj nogi, otwierając klatkę piersiową. Przygotuj się do ostatniej pozycji, skłon z przodu. Możesz znowuż wykorzystać klocki. Na przykład połóż jeden klocek pod kolanami, a drugi między nogami, tak aby wygodnie oprzeć czoło o klocek. Pozostań w tej pozycji. Oczywiście wszystkie modyfikacje są do wyboru. Możesz rozpocząć z klockami, a po jakimś czasie, jeżeli będziesz chciała, to możesz wycofać klocki i kompletnie wyprostować nogi. Poczuj, co jest dla ciebie najlepsze. I tak jak wcześniej, obserwuj, jak się czujesz. Czy nadal myśli bombardują cię, czy czujesz się spokojniej? Jak ci jest? Z niczym nie musisz walczyć. Po prostu akceptuj i pozwól odejść. Odpłynąć. Jeżeli czujesz, że twoje ciało na to ci pozwala, może obniżysz klocek, tak aby zejść troszeczkę niżej
lub całkowicie wycofasz klocek. Spróbuj różnych modyfikacji, tak aby Tobie było wygodnie. I weź głęboki wdech i wydech. I delikatnie przygotuj się do wyjścia z pozycji. Daj sobie czas. Weź głęboki wdech i wydech. I przygotuj się do ostatniej pozycji relaksacji. Połóż się wygodnie. Poczuj, Twoje ciało jest ciężkie, ale takie przyjemnie ciężkie, zrelaksowane. Weź głęboki wdech przez nos, wydech przez usta. I jeszcze raz głęboki wdech przez nos, wydech przez usta. Odpocznij, zrelaksuj. Niech wszystko, co Ciebie martwiło, odpłynie. Odpłynie z Twojego ciała, odpuści i odpłynie z Twojej głowy. Tak, abyś zregenerowała całe swoje ciało i umysł. Weź głęboki wdech i wydech. Wdech i wydech. Delikatnie budząc swoje ciało, poruszaj rękoma, stopami. Wyciągnij ręce ponad głowę i przyciągnij kolana do klatki piersiowej. I poruszaj się z boku na bok, aż delikatnie przejdziesz do pozycji siedzącej. Poczuj swoje ciało zregenerowane. Satnam.